Samoloty wojskowe na świecie. Dowództwo obrony wybrzeża. W lipcu 1940 roku Niemcy mieli pod kontrolą wybrzeże Europy od koła podbiegunowego po granicę Hiszpanii. Panowali nad linią brzegową o długości 25 tysięcy kilometrów. Na dużą skalę wykorzystywali do żeglugi kabotażowej flotę handlową krajów podbitych. W norweskich i francuskich portach Niemcy rozpoczęli budowę schronów dla okrętów podwodnych. U-boty uzyskały swobodny dostęp do Atlantyku i do mórz arktycznych. Groźbie tej musiało przeciwstawić się RAF-owskie Dowództwo Obrony Wybrzeża wraz z Fleet Air Arm, czyli z lotnictwem floty i z siłami okrętowymi Royal Navy. Rzadko opuszczaliśmy stację lotnictwa obrony wybrzeża, bo przez cały czas coś się działo. Było tam trzech podpułkowników dowodzących dywizjonami. W sali odpraw operacyjnych zapoznawaliśmy się z zadaniami postawionymi przez dowództwo grupy. Otrzymywaliśmy tam rozkazy dla dywizjonów. Trzeba się było porozumieć z podpułkownikami w sprawie podziału zadań między jednostki. And chat to your wing commanders about it, and then you would leave that side for them to get on with. First of all, the ops room would be told. Do centrali operacyjnej wpływał rozkaz dowództwa obrony wybrzeża. Na przykład nasza łódź latająca Sunderland miała przejąć osłonę konwoju od innego samolotu. Otrzymywaliśmy szczegółowe informacje o sposobie przeprowadzenia misji. W typowej sytuacji spotykaliśmy konwój na Atlantyku w odległości 500 mil od wybrzeża o świcie. Trzeba więc było się zrywać o 2 w nocy. Najpierw szliśmy do kantyny na śniadanie, zwykle obfite. Potem do sali odpraw. Tam zapoznawaliśmy się z planem lotu na mapie. Oficer meteorolog przedstawiał sytuację pogodową. Wtedy strzelcy i mechanicy pokładowi opuszczali odprawę, aby przygotować łódź. Załoga udawała się bezpośrednio do samolotu, a pilot i nawigator szli na odprawę do centrali operacyjnej, żeby zapoznać się z prognozą pogody. Braliśmy tratwy pneumatyczne typu dingi i wchodziliśmy na pokład motorówki, która wiozła nas na miejsce kotwiczenia łodzi. Trasę rozbiegu wyznaczało światło na maszcie ścigacza ze stanowiskiem kontroli lotów. Następne paliło się na zakotwiczonej tratwie w odległości około 500 metrów po nawietrznej od ścigacza. 500 metrów dalej paliła się trzecia latarnia. To nam musiało wystarczyć do startu i do lądowania. Podpływaliśmy na tor wzlotu. Po starcie strzelcy zajmowali stanowiska w wieżyczkach. W bezpiecznej odległości od lądu przestrzeliwali karabiny maszynowe. A potem przez wiele godzin prowadziliśmy obserwacje przestrzeni powietrznej i powierzchni morza. Searches of the sky and the sea for hour upon hour. Podczas 14-godzinnych patroli załoga składała się z 11 osób. Był to kapitan, drugi pilot, czasem jeszcze dodatkowy pilot, mechanik pokładowy, nawigator, radiooperator i trzech strzelców w wieżyczkach. Musieliśmy także zabierać zmienników.
Na 14-godzinnym patrolu oczy męczą się obserwacją powierzchni morza. Na razie jednak Coastal Command, czyli Dowództwo Obrony Wybrzeża, nie dysponowało skutecznymi środkami zwalczania okrętów podwodnych. Najwięcej tonażu U-boty zatapiały na zachodnich podejściach do Wysp Brytyjskich. Za dnia tropiły konwoje, atakowały zaś po zmroku, kiedy samoloty i okręty nie mogły zapewnić statkom skutecznej osłony. W listopadzie 40 roku patrole przeciwpodwodne uzyskały taki sam priorytet jak rozpoznanie na Morzu Północnym. Samoloty nie dysponowały jednak skuteczną bronią, więc w razie wykrycia U-bota mogły tylko wezwać własne okręty. Dlatego w roku 1940 działania Lotnictwa Obrony Wybrzeża ograniczały się głównie do rozpoznania i naprowadzania innych sił. Na tym etapie wojny samoloty nie mogły zapewnić skutecznej osłony statkom dostarczającym zaopatrzenie na Wyspy Brytyjskie. Zasięg samolotów był ograniczony. Tylko nieliczne Sunderlandy mogły patrolować dalej niż 450 mil od wybrzeży. Konwojom zagrażały też samoloty bombowo-rozpoznawcze Focke Wulf 200 Condor, bazujące we Francji. Maszyny te naprowadzały na konwój U-boty, a czasem także same przeprowadzały ataki. Żeglugę zwalczały też bombowce o krótszym zasięgu. Heinkle H-111 i Dorniery DO-17. Dowództwo Obrony Wybrzeża musiało stawić czoło niemieckiej tajnej broni, minom magnetycznym. Do trałowania tych min posłużyła instalacja w kształcie pierścienia o średnicy 14 metrów, podwieszana pod samolotem Vickers Wellington. Prąd przepływający pierścieniem indukował silne pole magnetyczne, które powodowało detonację min. Aby urządzenie działało skutecznie, samolot musiał lecieć nisko nad wodą. Wellingtony wyposażone w ten sprzęt nosiły oznaczenie DWI. To skrót od bezprzewodowe urządzenie kierunkowe. Pracowałem z Barnesem Wallisem i Rexem Pearsonem nad rozwojem Wellingtona. Jedna z pierwszych bardzo ważnych wersji specjalnych tej maszyny była wyposażona w wielki pierścień o obwodzie 14,5 metra. Ten Wellington służył do trałowania min magnetycznych w ujściu Tamizy i przy wschodnim wybrzeżu. Opracowaliśmy ten wariant w pośpiechu, ponieważ w tym okresie traciliśmy wiele statków na minach magnetycznych. Winston Churchill zażądał, aby co 24 godziny dostarczano mu zdjęcie ukazujące postęp prac w naszych warsztatach. Pracowaliśmy nie tylko w kreślarni. W razie potrzeby zabieraliśmy rysunki ze sobą do samolotu. W ostatnich 7 miesiącach 1940 roku aliancka żegluga straciła 120 statków. Import na wyspy zmalał o 1/5. W chwili wybuchu wojny flota handlowa Wielkiej Brytanii liczyła 3000 statków pełnomorskich i 1000 kabotażowców o łącznej pojemności 21 milionów BRT. W ciągu tych 7 miesięcy zwodowano statki o pojemności tylko 0,5 miliona BRT. Przy takim tempie strat Wielka Brytania nie mogła utrzymać się długo. W styczniu 1941 roku Dowództwu Obrony Wybrzeża podlegały 23 dywizjony w 5 grupach, w tym jednostka rozpoznania fotograficznego i dywizjon stacjonujący w Gibraltarze.
Podstawowymi samolotami bazowania lądowego były Ansony, Hudsony, Wellingtony i nowe samoloty torpedowe typu Bristol, Beaufort. Używano jeszcze łodzi latających typu Short Stranraer, ale najważniejszymi maszynami tej klasy były samoloty Short Sunderland. W naszej stacji bazowały trzy dywizjony Sunderlandów: 201 brytyjski, 461 australijski i 423 kanadyjski. To było potężne zgrupowanie łodzi latających. Fascynowała nas ta nowoczesna maszyna. Przedtem lataliśmy na dwupłatach, a to był jednopłat. Najnowsze osiągnięcie techniki lotniczej i największy samolot świata używany operacyjnie. Dla 19-latka to było niezwykłe przeżycie. Do jednostek łodzi latających trafiły też amerykańskie samoloty Consolidated Catalina. Maszyny te miały zasięg około 6 tysięcy kilometrów, więc doskonale nadawały się do długotrwałych misji osłony konwojów. Jednak na razie było ich niewiele. Część dywizjonów obrony wybrzeża stacjonowała na Islandii. Brytyjczycy okupowali to duńskie terytorium zależne po zajęciu Danii przez Niemców w maju 40 roku. Do czerwca 41 roku siły Coastal Command zwiększyły się o 15 dywizjonów. Oprócz jednostek brytyjskich, dowództwu podlegały dywizjony kanadyjskie i australijskie. Kiedy przybyli Australijczycy, władze postanowiły jakoś ich zachęcić, aby nie chcieli zbyt wcześnie wracać do swojego kraju. Urządziliśmy koncert w wielkim hangarze. Zaprosiliśmy znane wówczas gwiazdy: Ann Ninden, Bruce'a Highcroisha z Australii. Zebraliśmy się w hangarze. Noc była wyjątkowo zimna. Zgromadziłem wszystkie grzejniki elektryczne z kantyn i ustawiłem tak, aby podgrzewały widowni stopy. Wszystko szło dobrze aż do połowy programu. Wtedy zgasło światło. Niestety to nie wystarczyło, bo udało nam się załatwić podstację. Mimo wszystko widownia była zachwycona. Echa imprezy dotarły aż do Australii. Zgotowaliśmy im bardzo ciepłe przyjęcie. W 10. Dywizjonie Sunderlandów Królewskich Australijskich Sił Powietrznych brakowało pilotów. Zostałem przydzielony do tej jednostki. Byłem w niej jedynym Anglikiem pilotem. Mimo wszystko bardzo dobrze mi się z nimi współpracowało. To byli wspaniali goście. W późniejszym okresie w australijskich jednostkach służyło wielu angielskich pilotów. Ja byłem pierwszym z nich. Dowódca stacji odbywał czasem loty wybranymi maszynami trzech podlegających mu dywizjonów. Nie pilotował osobiście, chodziło tylko o to, żeby sprawdzić, jak pracują w warunkach bojowych. To było bardzo ważne. Między dywizjonami istniały poważne różnice. Australijczycy mieli inny styl niż Kanadyjczycy. Szczerze mówiąc, najłatwiej dowodziło mi się Kanadyjczykami. Wśród Australijczyków zdarzały się animozje, zwłaszcza przy okazji świąt, dnia Anzac i dnia Klonowego Liścia. Z tymi trzema dywizjonami nie można było się nudzić. W kwietniu 1941 roku dowództwo obrony wybrzeża przeszło pod kontrolę operacyjną admiralicji, zachowując podległość organizacyjną Królewskim Siłom Powietrznym. W praktyce oznaczało to tylko usprawnienie komunikacji na poziomie sztabów. Dywizjony nadal prowadziły rutynową działalność patrolową. Admiralicja przekazywała im tylko ogólne wytyczne. Istnieje niebezpieczeństwo wypadu rajdera. Prowadzimy patrolowanie wybrzeża Norwegii, a także akwenów między Islandią a Norwegią. W styczniu i w lutym 1941 roku
Trudne warunki pogodowe sparaliżowały działalność ubotów i niemieckiego lotnictwa, ale w marcu alianci stracili 530 tysięcy BRT, a w kwietniu 644 tysiące. Żegludze zagrażały też niemieckie okręty nawodne operujące na Atlantyku. Krążowniki liniowe Scharnhorst i Gneisenau, pancernik kieszonkowy Admiral Scheer oraz ciężki krążownik Admiral Hipper. Siły dowództwa obrony wybrzeża wzmocniono trzema dywizjonami Blenheimów. Jednym z dowództwa myśliwców, jednym z dowództwa bombowców i jednym z dowództwa współpracy z armią. Czasowo oddelegowano do Coastal Command dywizjon Swordfishów z FAA. Dodatkowe dywizjony przejęły służbę patrolową na Morzu Północnym, zwalniając pozostałe jednostki do innych zadań. Do osłony konwojów zaczęto wykorzystywać myśliwce startujące z katapult zainstalowanych na statkach handlowych. Nowa taktyka przyniosła wiele sukcesów, ale odbywało się to za cenę utraty myśliwców, którym zwykle nie starczało paliwa na lot do bazy. W roku 1941 Royal Navy zatopiła m.in. okręty podwodne dowodzone przez trzech największych asów U-Bot-Waffe. Od początku wojny Kriegsmarine utraciła już 37 okrętów podwodnych. Chwilowo dysponowała tylko 32 jednostkami tej klasy. Siły RAF-u dotąd nie zatopiły samodzielnie żadnego U-Bota, ale samoloty przyczyniły się do kilku sukcesów odniesionych przez eskortowce. Nawet jeśli nie zatapialiśmy okrętów podwodnych, to zmuszaliśmy je do pozostawania w zanurzeniu. Przez to skracał się ich zasięg. Pod wodą osiągały prędkość zaledwie 4 węzłów, a na powierzchni 12 węzłów. Na Atlantyku spotykaliśmy się z konwojami i przeprowadzaliśmy patrole przeciwpodwodne na trasie ich przejścia. W początkowym okresie wojny pomoce nawigacyjne były bardzo skromne. Załogi prowadziły więc nawigację tradycyjnymi metodami stosowanymi na okrętach. Szkoliliśmy się w nawigacji według zegarka. Przechodziliśmy morski kurs nawigacyjny. Obowiązywało nas morskie prawo drogi. Kiedy łódź znajdowała się na wodzie, podlegała międzynarodowym przepisom regulującym ruch jednostek pływających. Różnica polegała na tym, że nasza jednostka miała skrzydła o rozpiętości 36 metrów. Prowadziliśmy astronawigację, mierzyliśmy wysokość ciał niebieskich, słońca lub gwiazd. Trzeba było wykonywać skomplikowane obliczenia, ale najważniejsze było ustalenie pozycji. Używaliśmy sekstansów morskich, a nie lotniczych. W czasie pomiaru przyrząd musiał znajdować się na wysokości około 20 metrów. Chodzi o stanowisko nawigatora, a przecież pod nim był jeszcze kadłub o wysokości około 9 metrów. Trzeba więc było lecieć tuż nad falami. Pierwszą oznaką, że jesteśmy już na właściwej wysokości, było to, że radiooperator klepał pilota po ramieniu i mówił: zgubiłem antenę, sir. Mieliśmy długie anteny wleczone. Służyły tylko do odbioru, bo nas obowiązywała cisza radiowa. Jeśli pilot przed obniżeniem lotu zapomniał powiedzieć radiotelegrafiście, żeby zwinął antenę, to traciliśmy ją. Poza tym prowadziliśmy nawigację zliczeniową. Wyglądając przez okno, ocenialiśmy siłę wiatru i wartość znoszenia. Nawigator miał najwięcej pracy z całej załogi. Nawigatorzy bywali często krótkowidzami. Każdy z naszych nawigatorów cierpiał na tę ułomność.
Nawigator pracował pochylony nad specjalnym stołem. Od tego człowieka zależało, czy odnajdziemy rejon patrolowania i czy trafimy z powrotem do bazy. Nasz nawigator był niesamowity. Za każdym razem prowadził nas prosto do bazy. Pierwsza klasa. Nie było pomocy nawigacyjnych. W tym czasie samoloty wyposażono w radar do wykrywania celów nawodnych ASV. Wtedy po raz pierwszy zamontowano radar na łodzi latającej. Było to prymitywne urządzenie. Dawało tylko zgrubne wskazanie, czy na kursie nie znajduje się inny samolot lub jednostka pływająca. Byłem wtedy drugim pilotem. Kapitan postanowił wypróbować radar. Byliśmy na środku Atlantyku. Widoczność ograniczona z powodu gęstej mgły. Kapitan pilotował maszynę, a ja obsługiwałem radar. Zobaczyłem jakieś echo na wyświetlaczu, po czym podałem dowódcy kurs na ten obiekt. Nie miałem pojęcia, co to jest. Lecieliśmy bardzo nisko i właściwie na ślepo. Nagle poczułem, że pilot gwałtownie ściąga drążek. Zdziwiłem się, co jest grane. Okazało się, że omal nie zderzyliśmy się z tym okrętem. Naprowadziłem go dokładnie na tę jednostkę. Ledwie uniknęliśmy kolizji. Radar ASV ułatwił wykrywanie jednostek poruszających się na powierzchni. U-boty musiały się wynurzać, aby doładować baterie akumulatorów i odświeżyć powietrze wewnątrz okrętu. Były wtedy narażone na atak z powietrza. Samoloty dowództwa obrony wybrzeża otrzymały też lepsze uzbrojenie. Fabryczny zestaw uzbrojenia Sunderlanda składał się z dwóch karabinów maszynowych w wieżyczce dziobowej, czterech karabinów w wieżyczce tylnej i dwóch karabinów maszynowych w wieżyczce grzbietowej. Jednak w dywizjonowych warsztatach wprowadzano modyfikacje polowe. Montowano cztery stałe browningi po bokach przedniej części kadłuba, obsługiwane przez pilota. Zabieraliśmy także zestaw karabinów maszynowych, z których można było strzelać z ręki lub z lekkiej podstawy. Ustawialiśmy zwykle po jednym w obu oknach kambuza, jeden w tylnych drzwiach i jeden na stanowisku drugiego pilota. Łącznie Sunderlandy miewały po 16 karabinów maszynowych. Dlatego Niemcy nazywali je latającymi jeżozwierzami. Wcześniej samoloty dowództwa obrony wybrzeża używały klasycznych bomb burzących, które nie nadawały się do zwalczania okrętów. Zastąpiono je skuteczniejszymi bombami głębinowymi. Zapalniki bomb głębinowych były ustawione na wybuch na różnych głębokościach. 3 metry, 6 metrów i tak dalej. Podczas ataku na okręt podwodny używaliśmy tak zwanej myszki Mickey. Urządzenie to zapewniało odpowiednią kolejność zrzutu bomb.
Zachodziliśmy od rufy, atakując zanurzający się okręt. Najpierw zrzucaliśmy bomby ustawione na najmniejszą wartość, a potem te, które wybuchały głębiej. Bomby niejako ścigały cel schodzący pod wodę. Zabieraliśmy po 8 bomb głębinowych. Składowano je w przedziale bombowym. W czasie ataku otwierały się luki na burtach kadłuba. Bomby wysuwały się na stelażach wyrzutniach pod skrzydła. W czerwcu 1941 roku już 20 dywizjonów było wyposażonych w ASV. Kapitan odpowiadał za namierzanie i celowanie. Celowanie to chyba za mocno powiedziane. W zasadzie tylko kładł maszynę na zgrubnie określony namiar celu. Precyzja celowania nie była duża. Dzięki nowym czujnikom zatapiano coraz więcej ubotów, a straty żeglugi malały. Maja 1941 roku aliancki niszczyciel obrzucił bombami głębinowymi U-110 i zmusił go do wynurzenia. Niemcy opuścili okręt. Brytyjska grupa abordażowa przejęła na pokładzie jednostki księgi kodów i maszynę szyfrującą Enigma. Od tego momentu ośrodek kryptologiczny w Bletchley Park w Buckinghamshire wiedział o ruchach ubotów prawie tyle, co niemieckie dowództwo. W maju 1941 roku uboty opuściły zachodnie podejścia do Wysp Brytyjskich, przenosząc się na środkowy Atlantyk, poza zasięg samolotów z Wielkiej Brytanii i z Islandii. Jednak nawet u wybrzeży Afryki Zachodniej były nękane przez Sunderlandy i Hudsony z Freetown w Sierra Leone. W czerwcu, w lipcu i w sierpniu 1941 roku Niemcy zatapiali średnio miesięcznie tylko 125 tysięcy ton. Skończyły się szczęśliwe czasy ubotów. 6 kwietnia 1941 roku Gneisenau został uszkodzony torpedą zrzuconą przez samotnego Beauforta. 13 kwietnia inny Beaufort uszkodził pancernik kieszonkowy Lietzow na wodach norweskich. Najpotężniejszym niemieckim okrętem liniowym był Bismarck. Wypad tego pancernika na Atlantyk miał zakłócić kursowanie konwojów. 24 maja 1941 roku Bismarck zatopił krążownik liniowy Hood. Dla Brytyjczyków była to bolesna strata. Admiralicja uznała, że za wszelką cenę trzeba zatopić Bismarcka. Największym problemem było odnalezienie Rajdera na olbrzymich obszarach oceanu. Zadanie to przypadło w udziale Katalinom Lotnictwa Obrony Wybrzeża. Przez okno w chmurach załoga jednej z łodzi latających dostrzegła niemiecki pancernik. Wróg w polu widzenia, meldunek poszedł w eter. Nawigatorzy nanieśli na mapę pozycję podaną przez załogę Kataliny. Do akcji ruszyły brytyjskie okręty. Z lotniskowców wystartowały samoloty torpedowe typu Swordfish.
Po zatopieniu Bismarcka żaden okręt nawodny nie zagroził brytyjskiemu panowaniu na Atlantyku. Dwudziestego siódmego sierpnia 1941 roku samolot Hudson z bazy na Islandii zaatakował bombami głębinowymi U-570. U-bot musiał się wynurzyć. Załoga zaczęła machać białą koszulą, aby uniknąć ostrzału z broni maszynowej. Kolejne alianckie samoloty na zmianę krążyły nad uszkodzonym okrętem podwodnym aż do przybycia niszczyciela, który odholował prys na Islandię. Od września 1941 roku straty żeglugi zaczęły ponownie rosnąć. U-boty atakowały teraz konwoje poza zasięgiem lotnictwa z baz lądowych. Lotnictwo obrony wybrzeża potrzebowało samolotów o większym promieniu działania. Rozważano użycie do tego celu Halifaxów, ale dowództwa Bomber Command Sir Arthur Harris ostro się temu sprzeciwił. Zamiast tego przeprowadzono serię nalotów na schrony dla okrętów podwodnych we francuskich portach. Akcje te zakończyły się fiaskiem. Grube, żelbetowe stropy skutecznie opierały się bombom. Naloty zaniepokoiły jednak Hitlera. Duże okręty wojenne bazujące w Breście stanowiły łatwy cel dla bombowców. Poza tym Hitler spodziewał się lądowania aliantów w Norwegii. Ciężkie okręty mogły posłużyć do odparcia inwazji na północy. Dlatego zażądał, aby zespół okrętów powrócił na wody niemieckie. W mglistą noc 11 lutego 1942 roku krążowniki liniowe Scharnhorst i Gneisenau oraz ciężki krążownik Prinz Eugen w eskorcie flotylli niszczycieli i ścigaczy opuściły redę Brestu i rozpoczęły słynny marsz przez kanał. Na całej trasie korzystały z osłony dziennych i nocnych myśliwców Luftwaffe. Niemcom udało się dotrzeć do cieśniny kaletańskiej za dnia. Dopiero wtedy rozpoczęły się ataki samolotów torpedowych Coastal Command i Fleet Air Arm. Mimo heroicznego poświęcenia załóg, ataki zakończyły się porażką. Samoloty podległe dowództwu bombowców wykonały 242 loty. Formacja ta utraciła 15 maszyn. Niemieckie okręty dotarły do portów przeznaczenia, choć oba krążowniki liniowe zostały uszkodzone na minach magnetycznych postawionych przez samoloty RAF-u. Hitler triumfował, ale sukces niemieckiego zespołu był w istocie pozorny. Pod koniec 1943 roku Royal Navy wywabiła Scharnhorsta z norweskiej kryjówki i posłała go na dno w bitwie koło przylądka północnego. W roku 1942 rozbudowano dwie służby wchodzące w skład lotnictwa obrony wybrzeża. Pierwszą z nich była jednostka rozpoznania fotograficznego latająca na wysokościowych wersjach Spitfire'ów, pozbawionych uzbrojenia. Później otrzymała fotozwiadowcze wersje Moskitów, dzięki czemu zwiększył się promień jej działania. W październiku 1942 roku już 5 dywizjonów prowadziło rozpoznanie fotograficzne. W Centralnym Ośrodku Interpretacji w Medmenem pracowało 1000 osób. Rocznie opracowywano tam 5,5 tysiąca raportów, łącznie 1,5 miliona zdjęć. Było to niesłychanie ważne źródło danych wywiadowczych. Drugą ze służb była Lotnicza Służba Ratownictwa Morskiego, która w październiku 1941 roku została podporządkowana dowództwu obrony wybrzeża. W roku 1942
Na akwenach wokół Wysp Brytyjskich operowało 7 dywizjonów tej służby współdziałających ze ścigaczami ratunkowymi. Udało im się uratować 1000 lotników. Ale szanse na ocalenie na otwartym morzu nadal były niewielkie. Zdarzały się próby podejmowania załóg dryfujących w dinghy. Udało się raz czy dwa razy. Łódź latająca nie mogłaby wystartować przy wzburzonym morzu. Nie wolno nam było wodować na otwartym morzu, ponieważ z tego powodu utracono wiele maszyn. Ocean bywa bardzo zdradliwy. Nie mogliśmy ratować rozbitków ze strąconych samolotów. Kiedy widzieliśmy łódź ratunkową, nie mogliśmy nic zrobić. Nie wolno nam było nawet przerwać ciszy radiowej, żeby podać pozycję rozbitków. Jeśli jednak w promieniu 20-30 mil były jakieś jednostki pływające, to przelatywaliśmy nad nimi tak, aby wskazać kierunek, w którym znajdowały się łodzie. Niestety statki i okręty niechętnie podejmowały akcje ratunkowe. Dowódcy kierowali się prostym wnioskowaniem. Rozbitkowie są tam, gdzie uderzyła jakaś torpeda, a torpeda oznacza obecność okrętu podwodnego. Jeśli zastopuję, żeby podjąć rozbitków, to U-bot mnie storpeduje. Obawiam się, że ocalało niewielu rozbitków, których widziałem w szalupach. Dowództwo Obrony Wybrzeża osłaniało alianckie konwoje na arktycznej trasie do Murmańska, gdzie zagrażał im między innymi niemiecki pancernik Tirpitz. Kataliny wzięły udział w akcji ponownego obsadzenia Spitsbergenu latem 1942 roku. We wrześniu tego roku przebazowano je do północnej Rosji razem z 2 dywizjonami torpedowymi Hampdenów i z eskadrą fotozwiadowczych Spitfire'ów. W późniejszym okresie łodzie latające powróciły na Shetlandy, ale część maszyn przekazano Rosjanom. Na początku 1942 roku dowodzący niemiecką flotą podwodną admirał Karl Dönitz zwrócił uwagę na słabo obronione akweny u wybrzeży USA. Zwłaszcza tankowce transportujące ropę z Ameryki Południowej stanowiły łakomy cel dla U-botów. W styczniu 1942 roku rozpoczęła się operacja Paukenschlag, w której uczestniczyły oceaniczne U-boty typu 9. Żegluga aliancka na tych wodach poniosła ciężkie straty. Co gorsza, od 1 lutego U-boty korzystały z nowego kodu Triton, którego Brytyjczycy nie zdołali złamać do końca roku. Dopiero w kwietniu udało się wyegzekwować zaciemnienie na wschodnim wybrzeżu Ameryki. Z opóźnieniem zorganizowano system konwojowy. W tym czasie dowództwo obrony wybrzeża zastosowało potężne reflektory Lee Light. Latałem Wellingtonem MK-14 wyposażonym w reflektor Lee Light o jasności 12 milionów kandeli. Reflektor opuszczano ze specjalnego przedziału za komorą bombową. Służył do oświetlania okrętów podwodnych. Aby wyeliminować konieczność wynurzania, Niemcy zastosowali chrapy. Niemcy wyposażyli swoje okręty w tak zwane chrapy. Była to rura zasysająca powietrze, kiedy okręt pozostawał w zanurzeniu na głębokości około 13 metrów. Dzięki chrapom U-bot mógł doładować akumulatory, nie wychodząc na powierzchnię. Okręty podwodne pozostawały przez cały czas w zanurzeniu, więc o wiele trudniej było je znaleźć. And that meant that the U-boats were submerged all the time and very much more difficult to find. Alianckie samoloty patrolujące w nocy Zatokę Biskajską zniszczyły na jej wodach wiele U-botów.
Za dnia akwen był patrolowany także przez myśliwce dalekiego zasięgu typu Bristol Bowfighter, należące do Dowództwa Obrony Wybrzeża. Ich zadaniem było zwalczanie niemieckich bombowców. Coastal Command zorganizowało sieć patroli nad Zatoką Biskajską. Okręty podwodne nie mogły już skrycie przechodzić przez Biskaję ani w drodze na Atlantyk, ani wracając do baz. Niestety Zatoka Biskajska leżała w zasięgu myśliwców Ju-88, Bf-109 i Bf-110 bazujących we Francji. Załogi powinny meldować o nawiązaniu kontaktu bojowego. Przed atakiem na U-bota informowały o tym przez radio, ale kiedy przechwytywały ich Ju-88, zdarzało się, że nie mieli nawet czasu nadać wezwania o pomoc. 228 Dywizjon utracił z nieznanych przyczyn 4 samoloty w ciągu 4 miesięcy. Patrole nad Zatoką Biskajską były niebezpieczne. U-boty starały się przechodzić zatokę na powierzchni, korzystając z osłony lotniczej. Dzięki temu zwiększał się ich zasięg działania. Eskortowały je ciężkie myśliwce Ju-88, a nas Bowfightery. Oba typy miały podobne sylwetki. Umówiliśmy się z pilotami Bowfighterów, że przy spotkaniu będą się przechylać, aby pokazać nam kokardy na skrzydłach. W sierpniu 1942 roku wilcze stada U-botów podjęły ataki na konwoje na środkowym Atlantyku poza zasięgiem lotnictwa z baz lądowych. Aby przeciwstawić się temu zagrożeniu, wprowadzono do akcji małe lotniskowce eskortowe, a także samoloty dalekiego zasięgu typu Halifax i Liberator. Do końca wojny samoloty obrony wybrzeża zatopiły samodzielnie i we współdziałaniu z innymi siłami 213 U-botów, a uszkodziły 120. W późniejszym okresie admirał Dönitz polecił okrętom podwodnym pozostawać na powierzchni i podejmować walkę z samolotami. To oznaczało kłopoty dla Sunderlandów, które na dziobie miały tylko dwa słabe karabiny maszynowe kalibru 7,69 mm. Dlatego zamontowano z przodu dwa karabiny kalibru 12,7 mm o większej donośności. Dzięki temu można było odpowiedzieć skutecznym ogniem na ogień działek U-bota, aby wyeliminować ich obsługi. Zaskoczyliśmy 3 wynurzone U-boty. Pozostały na powierzchni i otwarły ogień z działek. Na miejscu akcji pojawił się Halifax z lotnictwa obrony wybrzeża. Został uszkodzony ogniem z okrętów. Potem do walki włączył się inny Sunderland. My trzymaliśmy się poza zasięgiem ich działek, krążąc nad U-botami, dopóki jeden z nich nie odłączył się od pozostałych, manewrując w celu uzyskania lepszego pola ostrzału. Phil Cambry, który był wtedy naszym szyprem, doświadczony pilot łodzi latających Imperial Airways, zawołał: atakujemy. Przelecieliśmy tak nisko, że otarliśmy się o kiosk U-bota.
Ulokowaliśmy po 4 bomby głębinowe po obu burtach okrętu. Nastąpiła potężna eksplozja. Plama oleju rozlała się na powierzchni morza. Marynarze zaczęli skakać w ten olej. Wydawało się, że są ich setki. Nawet czuliśmy zapach ropy. Zrobiło nam się żal tych ludzi. To już nie byli marynarze z Ubota, ale po prostu rozbitkowie. Jeden z kolegów zaproponował, żeby zrzucić im jedną z dwóch nadmuchiwanych tratw ratunkowych. Zawróciliśmy na miejsce akcji. Widzieliśmy, że kilku marynarzy wspięło się na tratwę. Erste Träger des Eichenlaubs mit Schwertern und Brillanten in der Kriegsmarine. Podczas wojny zginęło ponad 70% marynarzy niemieckiej broni podwodnej. W roku 1941 Sanderlandy brały udział w ewakuacji z Grecji kontynentalnej i z Krety. Ludzie ewakuowani z Grecji taszczyli ze sobą walizki i pudła, a my mieliśmy zabierać ludzi, a nie bagaże. Powiedziano mi więc, żeby załoga grzecznie przyjmowała od wsiadających bagaże przy drzwiach z jednej strony, po czym natychmiast wyrzucała je do wody z drugiej strony łodzi. Dywizjon 228 ewakuował personel wojsk lądowych z Krety. Jeden z Sunderlandów wystartował z 75 żołnierzami na pokładzie. Zrobiono nawet zdjęcie. Wszyscy ci żołnierze ustawili się na skrzydłach. Dziw, że w ogóle zdołał wystartować. Samoloty Coastal Command uczestniczyły także w atakach na nieprzyjacielską żeglugę przybrzeżną. Celem uderzeń były między innymi statki przywożące do Niemiec szwedzką rudę żelaza. Rocznie sprowadzano jej 10 milionów ton. Handel przynosił Szwedom wielkie dochody i miał duże znaczenie dla wysiłku wojennego III Rzeszy. W drodze powrotnej statki transportowały węgiel i koks, a także zaopatrzenie dla wojsk okupacyjnych w Norwegii. Konwoje były osłaniane przez okręty obrony przeciwlotniczej i przez myśliwcy. Ataki na żeglugę należały do najniebezpieczniejszych zadań wykonywanych przez RAF. Wiosną 1942 roku dywizjony torpedowych Bofortów przerzucono nad Morze Śródziemne. Miały tam zwalczać konwoje osi zmierzające do Afryki Północnej. Ich miejsce w bazach nad Morzem Północnym zajęły Hampdeny, przystosowane do ataków torpedowych, i Hudsony, używane do bombardowania celów morskich z małej wysokości. W czerwcu 1943 roku straty dowództwa obrony wybrzeża ponoszone w atakach na żeglugę, przeprowadzanych z małej wysokości, sięgały 25%. Załogi przeszły więc do działań na średniej wysokości, co spowodowało zmniejszenie skuteczności uderzeń. Sytuacja poprawiła się, kiedy do ataków torpedowych zastosowano Bofightery. Inne maszyny tego typu, uzbrojone w działka i karabiny maszynowe, miały za zadanie przydusić ogień okrętów przeciwlotniczych. Utworzono specjalne skrzydła uderzeniowe składające się z dwóch lub trzech dywizjonów. Podczas dziennych nalotów osłonę myśliwską zapewniały im Spitfire'y. Straty niemieckiej żeglugi gwałtownie wzrosły, a Szwedzi o wiele mniej chętnie wysyłali swoje statki na tę złotą linię.
1943 roku Beaufightery uzbrojono w rakiety podwieszane pod skrzydłami. Podczas ataku pilot celował w wodę przy burcie jednostki, trafiając poniżej linii wodnej. Rakiety mogły posłać na dno nawet duży statek lub eskortowiec. W roku 1944 sformowano skrzydła uderzeniowe wyposażone w samoloty typu Mosquito. Początkowo działały one u zachodnich wybrzeży Francji. Niektóre Moskity były uzbrojone w rakiety, inne miały działka przeciwpancerne kalibru 57 mm. Dywizjony z tych skrzydeł walczyły zarówno z ubotami, jak i z flotą handlową przeciwnika. Pod koniec wojny skrzydła uderzeniowe składające się z 9 dywizjonów Beaufighterów i Moskitów niemal całkowicie sparaliżowały żeglugę kabotażową przeciwnika. Podczas wojny w Europie załogi dowództwa obrony wybrzeża wykonały 240 tysięcy lotów bojowych. Utracono przy tym 1700 maszyn. Średnio prawie jeden samolot na każdy dzień trwania wojny. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Adam Ryć. Czytał Marek Ledek.